Nie uwierzycie, co ja wzięłam ze sobą. Pyre ziemniaczane. Trochę głodna jestem. W kolejnym vlogu. Właśnie zbieramy się do wyjścia z domu, idziemy na spacer, idziemy do Tesco po chleb, idziemy na nogach, Maksiu wózkiem. Wojtek cały czas myślał, że my jedziemy samochodem i dopiero teraz tak naprawdę dotarło do niego, że idziemy na piechotę, także poszedł się grubo ubrać, bo jest dosyć zimno. Ja mam na sobie taki ciepły sweter, co prawda ma krótszy rękaw, ale jest ciepły, z Marksa Spencera, zwykłe czarne leginsy i takie kozaki. W zeszłym roku kupiłam sobie z H&M. I pierwszy raz je dzisiaj mam na nogach. No właśnie, nowe buty. Nie powinno się takiego długiego spaceru robić w nowych butach, bo mogą obcierać, a podejrzewam, że w tą i z powrotem zajęłam z półtorej godziny. Maksiu czeka. No ale myślę, że będzie ok. One są tak pół numeru za duże, także będzie ok. Dobra, ja też idę się ubrać. Idę dzisiaj pierwszy raz też w moim kożuszku, tym takim różowym, więc cała dzisiaj prawie nowa będę. Dobra, idę się szykować i zaraz Wam pokażę, jak wyglądam. I już jestem gotowa. Zobaczcie, jak fajnie ta czapka wygląda teraz z tym futerkiem. Torebka, myślę, też fajnie pasuje. W drogę. Poczekajcie! Nie, nie będziecie czekać. Nie uwierzycie, co ja wzięłam ze sobą. Pyre ziemniaczane. Trochę głodna jestem. I taką miałam ochotę na ziemniaczki, więc robiłam sobie pyre ziemniaczane z przysmażoną cebulką. Będę teraz wcinać po drodze. Maksio! Odwróć go! Maksio! Czekaj na mamy! Podbiegnę! Masz operatorze. Ale pyszne. Ja sobie jeszcze masełka zawsze trochę dodaję. A tu jest jeszcze śnieg. Naprawdę? Teraz sprawdzę. O jedna. Zawsze jak tutaj idziemy, zachwycam się tą zielenią. Tak pięknie tu wygląda. Niesamowicie wysokie te drzewa. Ile lat to musiało rosnąć, ale pięknie tu jest. Powiem Wam, że sprawdzałam na stronie H&M-u i te kożuszki kosztują teraz 20 funtów, wyobrażacie sobie? 20 funtów za taki kożuszek, jak za darmo. Szkoda, że ja zapłaciłam 60, no ale trudno. I jest bardzo ciepłe. No, mam pod spodem krótki rękawek, też taki do łokcia i jest naprawdę ciepło. A co to? Ktoś zostawił lukozejdy. Pełne. Zarażony koronawirusem. Pewnie ktoś na chwilę położył i zapomniał wziąć, nie? Kolejka do wejścia. Ale szybko idzie. Zaraz. Mimi. Tak, arbuza dla Maksia mamy. Sałatę lodową, granata. Ja
potem wyjdziemy. Będziemy szli na dworze. Okay? To może tu przy kasie wam pokażę, co kupiłam. Granata, cytryny, arbuza, sałata lodowa pokrojona, chleb polski, pizza margarita na kolację i pizza z kurczakiem i bekonem, mleko kokosowe Alpro, dwa popcorny słodko-słone i pączki z dżemem. Na dworzu staniesz na nóżki i będziesz biegał sobie, dobra? Tak. Tak? A uśmiechniesz się ładnie? Nie. Nie, a Buźkę puścisz? Nie. O, już się przesuwają zakupy. O, jeszcze Wojtek coś tu doniósł. Dania. O, od razu lepiej. Ale tak szaro się już robi. Która to jest w ogóle godzina? Jakoś koło 16, nie? Listek znalazłeś? Nie miałam akurat włączonej kamery. Tam jest kałuża i prosto w te błoto Maksiu szedł, w tą wodę. Masz mokre nogi? Nie. Masz! Tego buta masz mokrego, zaraz do wózka musisz iść. Krzyk się grzać! Pociąg! I reklama wódki. Reklama wódki? Przejechał pociąg i Wojtek zauważył, że reklama wódki była na nim. Szok, co? Ale jest fajnie, jest takie świeże powietrze. Super jest. Co? Maksi już nie mógł się doczekać, aż zacznie jeść arbuza i już w korytarzu na schodach je. Przepyszny się trafił. Pyszny, no. O. Ech, patrzy, że mu podjadasz. No już taka nie będzie, to już twoje. No dobra. Jednak wyszliśmy jeszcze raz z domu. Teraz już do auta, więc czapki już nie zakładałam. Musimy odebrać przesyłkę z poczty. Ciemno się już zrobiło. Wojtek ma ustawione polskie radio i w sumie polskiego radia tylko słucham, polskiej muzyki w ogóle słucham tylko z Wojtkiem. Ja osobiście ostatnio jakoś w ogóle rzadko włączam sobie muzykę, jest już to angielską, a Wojtek polskie radio i tak fajnie powspominać stare nagrania. Jest już późny wieczór, Wojtek przygotowuje nam na kolację pizzę, tę co kupiliśmy. Myślałam, że będziemy jeść ten makaron, ale jednak pizzę robimy sobie. To znaczy kto robi? No my robimy, no ja my. Przyglądam się, a ty. Tutaj jest ser nasypany, bo Maksiu sobie podjada. Wojtek pomidorki wkraja jeszcze. Ale to miała być właśnie taka zwykła margarita. Ja ją wybierałem. Margarita, ja kochanie obydwie pizze wybrałam. No potem ja miałem wybrać jedną, no dobra. Kawałeczek będzie dla mnie. A tu jest bekon i co to było jeszcze? Nie wiem. I kurczak chyba, tak? No. Tak się ładnie. A z czyjego bidonu ty pijesz? Hej! Mamy? Nie ma czasu teraz. Nie ma czasu, ale Maksiowi bardzo też podpasował. Jest świetny ten bidon, naprawdę. Dobry zakup. O! Właśnie piekarnik dał znać, że pizza gotowa. Jedna i druga. No to próbuję tego cuda. O, gorąca. Pyszna. Lili koło mnie. Pilnujesz mnie. Pilnujesz mnie. Pizzę czujesz?
Witajcie dnia następnego. No, niby ładnie, ale takie lekko zachmurzone niebo mamy dzisiaj, ale chyba nie będzie aż tak zimno. Lili, też sprawdzasz pogodę? Maksiu tu już, zacięłam się, od nowa nagrywam. Maksiu tu już od rana buszuje na dywanie, wysypał wszystkie owoce, warzywa swoje i prezenty dla wszystkich roznosi. Nie, Maksiu? Tak, Maksiu. Piękne prezenty. Czesałam, nic z nimi dzisiaj nie robiłam. Makijaż, założyłam dzisiaj koszulkę z mojego butiku. Tak mi ona pasuje do takich zwykłych czarnych dresów. Jest taka wygodna, miła w dotyku. Założyłam też dresy Pumy. Kiedyś Wojtek mi je kupił. Ja o nich zupełnie zapomniałam. Takie fajne spodnie i w szafie leżały. Mam na sobie też, no to zawsze mam, bransoletki też z mojego butiku. Bardzo Wam je polecam, ja w tych bransoletkach żyję. Ja ich w ogóle nie zdejmuję, 24 godziny na dobę je noszę, kąpię się w nich. Nic, po prostu nic się z nimi nie dzieje. Uwielbiam je, mam takie same również w kolorze złotym. Ale ostatnio coś mnie na szarości, na srebro wzięło i cały czas noszę srebrne w uszach kolczyki. No i co, dzisiaj mam do nadrobienia parę rzeczy. Muszę prasować, muszę trochę salon posprzątać, muszę film zmontować. Chciałabym Wam również bardzo podziękować za wszystkie zamówienia. Wojtek zaraz się ubiera i idzie na pocztę wszystko wysłać. Minuty zostały. Zmywarkę też mamy z wyświetlaczem na ziemi i też zawsze sprawdzam, ile zostało. Jeszcze 56 minut. Właśnie był kurier. Dzień przesyłek, zobaczcie. Pudełko z H&M. Takie różności są w środku, ale to już sobie w następnym vlogu rozpakujemy. I tutaj mam jedną przesyłkę jeszcze. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że dostanę stroje kąpielowe? Otóż przyszła właśnie do mnie ta przesyłka. I taka śmieszna sytuacja wyniknęła z tego wszystkiego. Otóż podawałam pani mój rozmiar, moje wymiary, jakie noszę i te stroje przyszły za małe. No, od razu powiem, że trzeba zamawiać je większe niż się nosi, ale pani, która mi przysyłała te stroje, powinna chyba wiedzieć o tym już i mi przysłać większe. No nieważne, na szczęście dla mnie nie będę ich mierzyć przed kamerą, bo musieliby mi drugie zamówienie przysłać, także po prostu zrobię unboxing, pokażę Wam stroje, bo chcę, żebyście je zobaczyli, bo są naprawdę fajne. I jest jeszcze coś fajnego, co przymierzę, co mi się bardzo podoba w tej przesyłce, także za niedługi czas spodziewajcie się filmu. No, także duże nagrywania mnie czeka. Mam też pełno pustych opakowań, chyba 3 siatki. Muszę też denko nagrać, także sporo filmów się szykuje. A jeszcze jedna sprawa. Ja moje rzeczy, których nie noszę, wysłałam do Polski i tam Wojtka siostrzenica wystawiła je na Vinted. Także jeżeli macie ochotę zajrzeć na Vinted, może Was zainteresują któreś z moich rzeczy. Rzeczy te są w Polsce, także wysyłka będzie bezpośrednio z Polski się odbywała. Także zapraszam Was. Link oczywiście ze strony Magdy podam Wam w opisie pod filmem. I tutaj Wam też się jej nazwa wyświetli. Także zapraszam Was. Zajrzyjcie sobie. Lili pilnuje mojego krzesła. No dobra, ja się zabieram za ogarnianie salonu, bo trochę bałagan tutaj mamy.
tutaj salon ogarnięty. To takie, wiecie, nie było generalne sprzątanie, tylko takie odświeżenie. Idę teraz Maxa położyć na drzemkę. Właśnie kurier przyniósł taką ogromną przesyłkę z Amazona i nie wiem, co Wojtek zamówił, ale podejrzewam, że jest to albo papier toaletowy, albo ręczniczki papierowe, nie? Nie bój się. Co tam jest? Ręczniki papierowe. Dobrze mówię? Tak. O, fajnie, bo akurat nam brakowało. Ja myślałam, że to są dwa ręczniki, a to jest jeden ręcznik i jedno opakowanie papieru toaletowego. A akurat Maciek poszedł do sklepu, muszę mu pisać, żeby wracał szybko. Zobaczcie, jaki pyszny obiadek Wojtek przygotował. A kuku, Maksiu! A kuku! Podglądam was tu. Wojtek z Maksem idą się przejść, a potem chcą zajechać do The Company Shop, zobaczyć, czy tam coś ciekawego dzisiaj będzie. Czekaj, staj ładnie. Pa. Pa, pa, Maksiu. Maksiu już buziaka dostał. Kup coś dla mamy. Pa, pa. Zaraz Monia przyjdzie do was. Pa, pa. Nie, bo trzeba zamknąć. Jeny, jak się zasiedziałam przy komputerze, muszę światła pozapalać, ciemno się w domu zrobiło. O, lepiej. O, Jeny, mleko nieschowane. A nie, bo to Maciek wrócił ze sklepu. Teraz sobie zrobię herbatkę, bo tak chłodno jakoś się zrobiło. No, nawet mi zasmakowała ta herbatka, powiem wam. Idę sobie na chwileczkę usiąść do was. Pyszna herbatka. Otóż muszę wam o czymś opowiedzieć. Większość z was o tym już wie, ci, którzy byli na live w niedzielę. Wiecie, że Maksiu ma swój kanał na YouTube, tak? Chciałam wam to ogłosić tak oficjalnie dzisiaj, ale Wojtek mnie uprzedził i w sumie powiedzieliśmy wam o tym na live'ie. Bardzo dużo osób zaczęło obserwować już jego kanał, za co jestem wam niezmiernie z całego serca wdzięczna. Jest to niesamowite uczucie i te wszystkie wiadomości od was, że tak lubicie go oglądać, to jest tak miłe, naprawdę. Tak, ja się tak z tego cieszę. Tak, Maksiu ma swój kanał na YouTube bardzo długo. Zastanawialiśmy się nad tą decyzją z Wojtkiem. Maksiu uwielbia być przed kamerą. Zresztą nieraz jak coś nagrywam, to on mówi do mnie, mama, nagraj mnie. Naprawdę, mi się wydaje, że ma to we krwi, tak jak i ja to mam we krwi. Podoba mu się to. Dopóki będzie miał na to ochotę, będę to robić, będę prowadziła jego kanał na YouTube. Będziemy tam regularnie wstawiać filmiki. Są to filmiki, takie, myślę, typowo przeznaczone dla dzieci i dla osób, które lubią dzieci. Będzie tam taka
tematyka właśnie jakieś zabawy, dni z życia Maksia, vlogi przez niego nagrywane, ma tam już właśnie vloga nagranego, którego sam nagrywał po prostu, to jest coś niesamowitego. Tak, jeżeli zauważę, że nie ma na to ochoty, to przestanę to robić, ale jak na razie ja się cieszę razem z nim i jest to niesamowity moment. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrybowania kanału. Kanał Maksia nazywa się po prostu Max Konarski. W opisie pod filmem znajdziecie link do jego kanału. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Okej, ja teraz piję dalej moją herbatkę. I zasiadam z powrotem do komputera. Mam po prostu tyle pracy, ja nie wiem, wydaje mi się, że te dni, tak wiecie, przelatują. Rano wstaję, coś tam się porobi, potem zaczynam pracować i jest koniec dnia. Ja nie wiem, czy Wam kiedykolwiek mówiłam, że ta koszulka ma tutaj ten nadruk i te oko z takiego zamszu jakby zrobionego. Tak niesamowicie to wygląda. No. Pod spód założyłam taki zwykły top sportowy. Tak mi się chciało dzisiaj na wygodnie. I jest mi wygodnie. Dobra, idę do pracy. A kto tam wrócił? Nie ma. Czego nie ma? Ojeny, co wy tu nakupowaliście? Czego nie ma? Mamo, patrz, bańki kupiłem. Co ty kupiłeś? Bańki, ojej, on takie miał kiedyś, nie? I mu się tak podobało. Oj, to się cieszysz. No to chodź, myjemy ręce. Myjemy rączki. Rączki będziesz mył. Ale czekaj, ty nawet kurtki nie zdjąłeś, daj. Kurtki nie zdjąłem. O, trzeba tu jeszcze poodpinać. Będę opinać. A idź. Mam iść? Ty będziesz sam mył? Tak, sam mył. No coś ty. Ma iść. No dobrze. Ma iść. Ja maślę mówiłaś. Co mówiłaś? Ojej, ma. Kupiłeś i to są te masełka małe? O ja cię, te takie, wiecie, jednorazówki, uwielbiam te masła. 100 sztuk. Dobra, Wojtek rozpakuje, pokażę Wam, co kupił. No pokaż. Pokaż, jak robisz. Tak. Nie może jeszcze troszkę za małe. Myślę, że to się wlewa. O, umie. Jedna poleciała. O, udało się? Udało się. Taki dumny. Jak to was? A teraz akurat się nie udało. No to próbuj, może się uda. Wszystko rozpakowane, 20 funtów tylko Wojtek wydał na te całe zakupy. Miał dzisiaj szczęście. Trzy zestawy takich kanapek z jajkiem, z sałatą. Pyszne, na kolację będziemy mieć. 25 centów tylko? No i tutaj tych masełek Wojtek mi 4 opakowania kupił, także sobie je zamrozimy. I będziemy na bieżąco wyciągać. Po ile był taki kartonik? 75 centów. 75 pensów? Centów mówiłeś. 75 pensów? Strasznie tanio. Myślałam już na wakacje. Tutaj batony. Maxi King. 3 za 1 funta były. Deser. Słony karmel, ale zobaczcie, ja cię nie mogę. Szynka, tutaj takie zestawy śniadaniowe, angielskie, tak? No, to takie trochę mniej w moim stylu, ale Wojtek lubi takie, to też byś mógł sobie pomrozić, nie? No, to po ile to było? Nie, 25 centów. Centów chciałeś mówić, a po ile to było? 50. A to? Pensów. Po ile to? 20 pensów. Bita śmietana z Marksa i Spencera. Nie mówisz co? No bo nie pamiętam, 50. Tutaj. Ojeny, tutaj Wojtek kupił niebieski ser Stilton. O Boże, ale wiecie co, ja już go tutaj czuję. Funt 40. Tutaj jest coś dla mnie. Honeycomb, czyli ten taki, jak to się nazywa po polsku? Ten miód, taka ta twarda część z miodu. Jeny. I orzechy. Tutaj jest cały worek buraków potartych, czy tam pokrojonych drobno. 50 pensów. 50 pensów? Camembert. 80 pensów. Tutaj mamy ser z karmelizowaną cebulką. Takie pojedyncze paluchy, to będzie super dla Maksia, tak do ręki. Zresztą dla wszystkich. 2,50 za ten kartonik cały. Mhm. Tutaj mamy cupcake'i czekoladowo-waniliowe. 20 pensów. 20 pensów. A tu zobaczcie hit. Keczup z buraków. 30 pensów. Tutaj jogurty bez tłuszczu i bez dodanego cukru. I to opakowanie 30 pensów kosztowało.
Tutaj mamy takie dania. Co tam jest? Jajko, kiełbasa, sałata. No, generalnie taka spora porcja. 32 pensy. Dlaczego dwa? Nie wiem. 32 pensy. I jeszcze dwie zgrzeweczki tej coli Wojtek kupił. Po 50 pensów one były, no. I to wszystko. Jaka bańka wielka. Bańka gigant, Maksiu. Namoczyć. Wow, ale ty się nauczyłeś. Jeny, ale wielka. Zobaczcie, co Wojtek nam tutaj przyniósł do stolika. Pilota na środku. Babeczki, desery i to. Wszystko będziemy teraz naraz jeść. Jedźcie. Maksiu już wcina. Pyszne. Maksiu się głaszcze po brzuchu, mówi pyszne. W piance już, nie? Nie? Mhm. To nie jest kanapka. Ale wygląda tak. To te inne to są mleczne kanapki. No wiem, tak. No to próbujemy. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio jadłam w Polsce, kiedyś jak byliśmy. To jest dużo lepsze od tej kanapki. Ale pyszne. Może jednak tati, zjesz całe? Nie, Maksia. No dobra, masz Maksia, proszę. O, jak ładnie się schylił. Pięknie. No pięknie, Maksiu. O, jak wytarł buźkę, jaki kochany. Pyszne. Takie dobre? Takie dobre. Tu jeszcze masz twoje babeczki. To oczy. Boże. No, ale wyżerka, normalnie, wyżerka. Wow, super, co? Wow, wow, ale. Wow. No będzie pyszne. Którą ty chcesz? Tą? Tą. Tą, dobra. Proszę. Wow, babeczka. Babeczka. Możesz łyżeczką też jeść. Tak, łyżeczką mogę jeść. Chcesz łyżeczkę? Nie. Wow. Ja no to babeczka. Dawaj, zajadaj. Na zdrówko. Dziękuję. Aż mi zakręciło w nosie. I to dobre? Pokaż, teraz spróbuję, czy to... Możesz tu jeść na pewno. No możesz. Milion kalorii chyba. Jeszcze słodsze od tego pierwszego. To mogę jeść? No nie, ten papierek nie. Tadam, Wojtek właśnie. A to dlatego ty wołałeś, że ja, czekałeś, że ja drzwi otworzę? Nie. A myślałam, ktoś zapukał do drzwi, Wojtek poszedł otworzyć. Okazało się, że pokryją mu przede mną, niespodziankę przyszykował. I tutaj jest jedzenie, zamówił online i właśnie przyniósł ktoś. No zaraz zobaczymy, co tam jest. Rozpakujesz? Ile tego, tata zamówił? Chciałam wam nagrać, jak będzie rozpakowany, ale tu jest tyle tych paczuszek. Ja nie wiem, co Wojtek pozamawiał. 6 paczek. Ja cię. No, powiem wam, że mamy full wypas. Różne mięska, 3 rodzaje. Tu pewnie słodko-kwaśne, tu wołowina chrupiąca, a tutaj... Cantonese. To jest barbecue miało być, skrzydełka, a to wołowina. Mhm. I tutaj mamy 2 porcje frytek i tam jeszcze 1 porcja frytek. Już nawet nie rozpakowywaliśmy. No to smacznego dla nas. Ja jestem już w łazience. Zaczynam moją wieczorną pielęgnację. Wam bardzo bym chciała podziękować za obejrzenie tego vloga. Bardzo dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki, trzymajcie się.